Teraz smutna wiadomość. W wieku 87 lat zmarł Czesław Bojarski, wieloletni pracownik Gdańskiego Ośrodka Telewizji Polskiej. Oświetleniowiec, operator kamery, profesjonalista. Telewizja była jego wielką pasją, podobnie jak rodzina i przyjaciele. Dziś oba te jego światy pogrążone są w żałobie. Już nie stanie za telewizyjną kamerą, już nie odpali studyjnych świateł. Czynił to od 1963 roku. Kolorowa taśma wypierała czarno-białą, cyfrowy zapis zastępował ten analogowy, tylko on trwał. Czesław Bojarski dla przyjaciół z Telewizji Gdańsk, po prostu Czesiu. Pracował lata całe, przeszedł całe etapy telewizji, jeżeli chodzi o generację sprzętu, bo to nas wszystkich czekało. Teraz też jest inna generacja sprzętu, ale zawsze się przestawiał, zawsze był na bieżąco. Przez lata zapewnił sobie miejsce w naszej pamięci, tak jak umiał zapewnić sobie miejsce gwarantujące dobre ujęcie. Telewizja, jeden z jego dwóch światów, drugi to rodzina i przyjaciele. Te pasje kultywował na sopockim Monciaku, w swoim mieszkaniu, ale też przy ulubionym stoliku w jednym z pubów. Czesiu espresso, a ja białą. I właśnie tak podali białą, pamiętają go po prostu, bo tu zawsze siedział. To przy nim usiadły dziś, by powspominać jego życiowa partnerka. 18 lat z nim spędziłam, a byłam szczęśliwa. I jego córka. Był osobą pełną pasji, kochał życie. Kochał to, co robi i to było wspaniałe, bo miał pracę, którą kochał. To nie każdemu jest dane. Pogrzeb Czesława Bojarskiego odbędzie się w sobotę o 11 na cmentarzu na Gdańskim Srebrzysku. Pożegnaliśmy Czesława Bojarskiego, naszego kolegę, oświetleniowca, operatora kamery, wieloletniego pracownika Gdańskiego Ośrodka Telewizji Polskiej. Czesław został pochowany na cmentarzu Srebrzysko w Gdańsku. W ostatniej drodze żegnała go rodzina, przyjaciele, przedstawiciele mediów, koledzy i koleżanki z Telewizji Polskiej. Wasza obecność tutaj świadczy o tym, że świętej pamięci Czesław mógł powtórzyć: Panie, Ty wszystko wiesz. Ty wiesz, że Cię miłuję, że kochałem Cię w drugim człowieku. W 63 roku zaczął pracować w telewizji gdańskiej i to była jego pasja. On to kochał. Zresztą w ogóle kochał życie. On po prostu z pasją podchodził do wszystkiego, co robił. Kochał ludzi, kochał kobiety, kochał swoje dzieci, kochał swoje wnuki później. Kochał nas wszystkich. Czesiu Bojarski, z którym pracowałem prawie 30 lat, był prawdziwym moim przyjacielem, wspaniałym operatorem i realizatorem światła. Razem piliśmy kawę na Monte Cassino. Dużo się od niego nauczyłem. Jest nam wszystkim bardzo przykro, jako zespół Telewizji Gdańsk. Spoczywaj w pokoju, Czesiu. Czesiu miał jedną fantastyczną cechę, reszta to obojętne. Ja go nigdy, a znałem go lat mnóstwo, nigdy nie widziałem go zdenerwowanego. Był bardzo dobrym człowiekiem, był bardzo pracowitym. Telewizja Gdańsk pamięta go od swoich początków. Zaczynał od świateł, potem kamera, potem wszystkie działki przechodził. Ja z Czesiem jako operatorem bardzo dużo pracowałam i to, co bardzo chciałam podkreślić, że był zawsze pogodną i bardzo życzliwą ludziom osobą. Ja osobiście znałem Cześka 47 lat. Przyszedłem do telewizji, był starszym kolegą, był wśród takiej telewizyjnej elity. Czesiek to był gość. Był barwną postacią. Niestety z Cześkiem już nie pogadam. I to jest bardzo smutne, bo jak mówiłem, pejzaż Sopotu stał się uboższy o jedną bardzo barwną postać, o Cześka Bojarskiego. Ksiądz powiedział przed chwilą: do zobaczenia. I to jest ta droga, która jest nam wszystkim zapisana. A więc, Czesiu, do zobaczenia.
Thank you.